Wiemy z historii, że po blisko 5 latach rządów niemieckich Warszawa zerwała wreszcie nienawistne pęta i stanęła do walki. Gmina Burzenin, oddając hołd dla powstańców warszawskich, chce upamiętnić to wydarzenie i symbolicznie podziękować im za heroiczną walkę o niepodległą Polskę. Dobry panie wicewójcie, jakie to uczucie móc oddać symboliczny hołd powstańcom warszawskim? No, jestem bardzo zadowolony, że mogę uczestniczyć w takiej inicjatywie, a przede wszystkim, że możemy mówić po polsku. Gdyby nie powstanie warszawskie, gdyby nie zrywy niepodległościowe, to w dniu dzisiejszym równie dobrze mówilibyśmy w innym języku, bądź mieszkali w państwie, które nie nazywa się Polska. Powstanie warszawskie budziło do tej pory i budzi poprzez świadków tego wydarzenia pochwały, jak i niesie ze sobą kontrowersje, ponieważ zginęło 180 tysięcy ludzi, 16 tysięcy żołnierzy. Jak widać, przybywają również na tą uroczystość letnicy, którzy przyjeżdżają do Burzenina wypoczywać na wakacje. Dziś 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, bohaterskiego zrywu młodych ludzi, którzy sprzeciwili się niemieckiej okupacji stolicy. Pamięć o nich jest bardzo ważna, szczególnie ważna teraz. Niektórzy ludzie mają różne poglądy na temat Powstania Warszawskiego, niektórzy sądzą, że było niepotrzebne, inni twierdzą, że było kluczem do silnej pozycji Polski w czasie II wojny światowej. Jednak z całą pewnością mogę powiedzieć, że powstanie reprezentowało ducha młodzieży i taką siłę walki drzemiącą w młodych ludziach. Nie powinniśmy o tym zapominać i powinniśmy zawsze pamiętać o tych bohaterach. Jakie to uczucie móc oddać symboliczny hołd powstańcom warszawskim? To na pewno zaszczyt, szczególnie w tych czasach, gdzie kolejne pokolenia powstańców odchodzą do historii. To brzemię pamięci ciąży na nas, na młodych ludziach. To jest też obowiązek każdego z nas, każdego Polaka, aby pamiętać o takich wydarzeniach, które budowały historię naszego państwa.